Odcinek drugi z kozą. I z psem. Ich one są prawie równej wielkości. Como hermanos, no? Sí. Miejsce z wczorajszego vloga nazywa się Mirador San Pedro i polecam całym sercem, jeśli jesteście na północy, bo to tutaj jest ten najpiękniejszy widok i my wróciłyśmy na kawkę, a teraz idziemy przejść się najcudowniejszą trasą spacerową, na której już byłam, ale pokazuję ją Kamili. Ten spacer i tutaj widzę, że to jest właśnie San Pedro i to jest taka przepiękna trasa zrealizowana, znaczy cały ten spacer, jakby to powiedzieć, ten szlak, ten deptak, to jest projekt unijny, bardzo piękny. To drzewo jest po prostu mistrzem. To nie jest najpiękniejsze drzewo ever. To jest taki super spot, nazywa się Madre del Agua i jest trochę ludzi niestety. Ale mają tutaj cudownie zagospodarowane miejsce, tak w drewnie, że można sobie siedzieć jak po środku dżungli, słuchać ptaków i podziwiać palmy. No jest to niebywałe. Jeszcze jest słoneczko, więc przecudnie. Słyszymy jakąś 1/10 tej trasy, ale widoki są naprawdę przepiękne. Słuchajcie, kuchnia podała wegańskie daniowe mac and cheese, boczniaki po tajsku, sałata i widok. Jednak cztery kobiety w domu, to jest jakość. Patrzcie. Dobrze, dobrze. Nasz pierwszy posiłek na tarasie. Dziewczyny już się skarżą, że trochę przegięłam z chili, jeśli chodzi o boczniaczki. W ogóle te krzesła wyglądają bardzo ciekawie. No, moim zdaniem i tak będzie dobrze. Ja jestem wysoko wrażliwa. Spycha, ale na ostrość, tak? Ale tak z tym makaronem razem nie będzie git? No, trzeba tak nabrać tego i tego. No dobrze. Słuchajcie, ja od 20 minut szukałam jakiegoś dobrego kadru w naszym domu, żeby się do was odezwać. Ale finał jest taki, że po prostu trzeba było wyjść na spacer. Nie wiem, czemu ten pan trąbi, co się dzieje. Czy cały wszechświat chce, żebym nie mówiła? No dobra, odjechali. Mamy chwilę dla siebie. Słuchajcie, pomyślałam, że w tym filmie powiem wam, jak rozpoznać współpracę na YouTubie. Mówię to z uśmiechem, bo oczywiście nie ma żadnych zasad. Mogę tego powiedzieć o tym, jak to wygląda u mnie. Ale jeżeli jakiś film jest sponsorowany, powstał we współpracy z jakąś marką, to zawsze jest o tym informacja w opisie i mówię o tym też w samym filmie. Pomyślałam, że dla osób, które po prostu nie wiedzą, jak to wygląda u mnie, warto jest o tym wspomnieć, ale najpierw trzeba pozwolić motorowi przejechać. W każdym razie dla osób, które nie wiedzą, jak to wygląda u mnie, myślę, że to może być cenna informacja, bo też mam wrażenie, że niestety mamy tendencję do doszukiwania się podstępów, a u mnie wszystko jest jasne i przejrzyste, także jeżeli macie jakieś wątpliwości, po prostu zaglądajcie do opisu. A ja idę sobie na taki szybki spacer, bo nie ma tutaj nikogo, więc dlatego nie mam maseczki. Są tutaj tak niesamowite domy. Słońce już w zasadzie zachodzi. My też jesteśmy na północy. Ojejku! Wow! Patrzcie! Jezus, jak się przestraszyłam! Ten co ziom! Wow! No nieważne. To są tego rodzaju domy. Jest przepięknie. Cała ta wioska jest po prostu niesamowita. Nie wiem, czy widzicie, jakie to niebo jest boskie. Jesteśmy na północy, więc jakby tego zachodu nie widać. Ale roślinność jest nie z tej ziemi. Tu jest naprawdę jak w jakiejś dżungli. Jest tak wspaniała, zielona ta okolica. I trochę powiem wam, że tutaj jak teraz się obrócimy w lewo, trochę się czuję jak w LA. Naprawdę, to jest podobny klimat. Jak myślicie? Mogłoby... A, w ogóle hit. To jeszcze wam powiem, bo chciałam powiedzieć, że mogłoby udawać LA, a to jest mega ciekawe, bo ta wioska w dole nazywa się Los Angeles, czyli Los Angeles, ale no bez kitu. Jestem ciekawa, jaka jest tutaj historia nazwy tej wioski, bo
to jest mega śmieszne. To jest mega śmieszne, że właśnie o tym pomyślałam. I ta nazwa rzeczywiście się pokrywa. No cóż, przypadek? Nie sądzę. No, w każdym razie, kochani, to będzie pewnie koniec tego filmu. Vlogmasy są krótkie, ale mam nadzieję, że mimo wszystko coś tam ciekawego albo chociaż umilającego Wam czas się w nich znajduje. Piszcie oczywiście w komentarzu, jakiego rodzaju treści Was najbardziej interesują, bo ja myślę, że trochę więcej jedzenia wjedzie. Szczególnie, że od środy robimy z dziewczynami taki challenge gotowania, także każda z nas będzie miała okazję, żeby się popisać. Jestem bardzo podekscytowana. Oczywiście jak ja będę gotować, to wszystko Wam pokażę. To będzie chyba piątkowy film. Także trzymajcie za mnie kciuki i czekajcie na jutrzejszy film. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Pa! Wow. Warto było tu zejść. Napiszcie mi komentarz, jeśli dotrwaliście do tego momentu, bo to jest bonusowy materiał. Pozdrawiam. Nie no, te domy to jest po prostu jakiś sztos. Zakochałam się. Naprawdę. Mam powtórkę z Kalifornii. Coś pięknego. A może tutaj można skręcić? Chyba nie. Ja ten dom poproszę. Wybieram go. Kupuję.